Dobry wieczór, Joanna Kucia-Sikora. Pogoda jesienią dość dynamicznie się zmienia i nie dajmy sobie wmówić, że ta pora roku jest nudna i szara. Zasięgiem obejmie nas słaby niż, a teraz nad regionem przechodzi front atmosferyczny. Przed nim powietrze jest arktyczne, chłodne, a za nim wyraźnie cieplejsze polarne morskie. Co to dla nas oznacza? Nocą będzie pochmurno. Spodziewajmy się przelotnego deszczu. 2-3 stopnie na termometrach. Nad ranem mgły, a widzialność do pół kilometra. Jutro według prognoz jedynie na wschodzie Małopolski chmur będzie więcej i tam możliwy jest zanikający deszcz. Najcieplej w linii Chrzanów-Kraków-Tarnów 11 stopni, na Nowosądecczyźnie 8, pod Tatrami 6, a w Zakopanem nocą 0 stopni i Popruszy. No śniegu nie będzie dużo, ale zawsze to śnieg. Na Kasprowem przybędzie go 5 cm. Wiatr zachodni jeszcze zimny. Kolejna doba będzie cieplejsza. Ciśnienie w górę. Niestety przy takiej pogodzie możemy czuć się senni i znużeni. W piątek natomiast pogoda w kratkę, od chwil ze słońcem posłabe deszcz, w sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach 10-12 stopni. Poziom zanieczyszczeń powietrza cząstkami stałymi może być przekroczony, ale jedynie w większych miastach. Dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia.